Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Słuchajcie, ten film jest dla tych, którzy chcą więcej informacji, takich bardzo konkretnych informacji na temat rekolekcji, jakie odbędą się w Krakowie 16-18 grudnia 2022. Białe Morza, Centrum Jana Pawła II, tuż obok Łagiewnik. Nie Łagiewniki, ale tuż obok Łagiewnik, właśnie w Centrum Jana Pawła II. Jeżeli chcesz więcej informacji, samo taka esencja informacji, zostań, wysłuchaj, a poślij może temu, kogo będziesz chciał zachęcić, a pójdź ze mną na te rekolekcję. Zabierzcie kogoś właśnie tam do Krakowa i, i bądźcie, bądźcie razem z nim. Weź, może on nawet mało wierzący jest, spróbuj mu zaproponować, poślij mu. Jak odmówi, no to trudno, ale jak przyjdzie, o, no to może stwierdzić, kurczę, ci ludzie chyba kochają Boga, skoro tak dla Niego śpiewają, tak się modlą, Mam ogromną taką nadzieję, że tak będzie. Słuchajcie, idea jest taka. Zmieniamy pewną formułę. Taka bardzo ogólna formuła i niezwykle ważna, która do tej pory była na teobenkologii, jest duża zmiana. Do tej pory rekolekcje adwentowe i wielkopostne były transmitowane z Bazyliki w Oleśnicy. Tam było jakieś 100 osób co najwyżej i cała reszta online. Teraz zmieniamy formułę, wybieramy największe kościoły w Polsce, jakie są dostępne. W centrum Jana Pawła II jest 1700 chyba miejsc siedzących, mniej więcej bardzo duży, to jest ogromny gmach. Wybieramy największe ko ko kościoły w Polsce i chcę, żebyście, chcę do was wyjechać, chcę, żebyście uczestniczyli w budynku kościoła. Wiadomo, nie każdy będzie mógł, ale kto tylko może, to proszę skorzystajcie. Dogodności są ku temu. Blisko trasy A4. E, ogromny, ogromny parking. Jeżeli nawet wam zabraknie, nie zabraknie, bo to jest ogromny teren. To jest, są Kraków-łagiewniki. W sensie sanktuarium Bożego Miłosierdzia jest blisko i też tam można poszukać jakiegoś miejsca parkingowego. E, toalety, zaplecze, centrum Jana Pawła II. Osobny budynek. Tam ciepło e, będzie. Będzie stoisko. Za, zaraz powiem wam, jak ja też chcę z tego skorzystać. E, e, Idea jest taka: będziemy w najbliższych takich wydarzeniach podobnych w największych kościołach w Polsce. Później będzie największy zabytkowy kościół w Warszawie, czyli Kościół Wszystkich Świętych w Wielkim Poście. Będziemy też w Berlinie, w Polskiej Misji Katolickiej. Tysiąc miejsc siedzących tam jest. Zobaczymy, jakie kolejne miasta będą na podobne rekolekcje. Jeżeli nie masz możliwości dotarcia do Krakowa, no to wiadomo, jest transmisja na żywo. Codziennie od godziny 16.55. To jest ważna informacja, zaraz więcej o planie. Jest rozbudowany plan, ponieważ ktoś może będzie zaraz po pracy, nie da rady od razu przyjechać, ale będzie na tych późniejszych godzinach. Ktoś może wcześniej musi wyjechać, bo dziecko, bo praca, bo cokolwiek. No to będzie chociaż pierwsze godziny, a później wyjedzie. Zaraz o bogatym planie wam opowiem. Mam nadzieję, że spotkamy się w budynku albo korzystajcie właśnie z y, transmisji y, online. Y, zaczynamy w piątek, 16 grudnia, Eucharystią o godzinie 17. Ona też będzie transmitowana przez TVP3 Kraków. Y, więc będzie i taka, i taka transmisja, i my na kanale, i oni. Y, po tej Eucharystii będzie przerwa techniczna na zwinięcie sprzętu, zmianę i zaraz potem będzie konferencja. Tą przerwę techniczną można wykorzystać na toaletę, kolację, odwiedzenie stoiska, czy, czy zwiedzanie, czy po prostu modlitwa osobistą. Około 18.30 rozpoczniemy właśnie konferencję. Rozpocznę konferencję dla was o sensie życia, o, o tym, że... że, że tak, takie bardzo życiowe, wiecie, te tematy, pytania, jakieś. Chcę różne wasze pytania z grupy te owieczki poczytać i, i, i poodkrywać, po co to wszystko. Po co to wszystko. Zwłaszcza, gdy ktoś traci sens życia, albo gdy widzicie, że ktoś traci sens życia, że taki no, już niewiele go cieszy, bo, bo takie jałowe to wszystko, weźcie go ze sobą i przyprowadźcie go tam na Białe Morze, do Krakowa. Ulica Totu 100 z 32 w opisie macie więcej. Informacji, żebyście nie zbłądzili. Słuchajcie, jeżeli ktoś chce, przed tą Eucharystią w piątek, modlitwy wstawienniczej mojej, ja będę dostępny w budynku centrum. To jest tuż obok tego Kościoła właśnie. Tam będę stał i jeżeli ktoś mi przyniesie taką kartkę, nawet tu taka obdarta, specjalnie taką obdartą wybrałem, i napisze na przykład Panie Jezu, proszę cię, o, o, zmień moje serce. Jeżeli ktoś podejdzie, to obiecuję krótką modlitwę wstawniczą, no, jakąś rozbudowaną, nie dam rady, ale od 16 przez tę godzinę w piątek będę, będę chciał to zrobić. Kto może, to, to zapraszam Was, żebyście skorzystali z tej mojej posługi. O 17 już będę musiał iść na mszę świętą, ale chociaż godzinę. Wiecie, lepsze, lepsza godzina niż w ogóle, więc, więc tę te, 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 te godzinę chcę być z Wami. Co do soboty, to jeszcze ogłoszę, jak to będzie. Dobrze, mamy Eucharystię, mamy krótką przerwę po mszy świętej, konferencja około 18.30, wszystko transmitowane online. Wystawienie na świętego sakramentu o 19.00, w opisie to masz, o czym opowiadam. Modlitwa uwielbienia przy śpiewach naszej diekoni. Yy, będzie Kuba, Aleksandra, Urszula, yy, będzie Marek, będzie Agnieszka. Yy, o kim zapomniałem? O, będą, będą, a Karolina jeszcze, będą pięknie śpiewać i posługiwać nam. W taki sposób, że jakoś przyprowadzisz, kto nie zna te obenkologii, to z pewnością powie, wow. A to wszystko ma cel ten, żeby odkryć sens życia, duszę wznieść do nieba, po to ich tam biorę, żeby tak wam posługiwali. Oni mają naprawdę moc ducha, kto uczestniczy w modlitwach, to wiecie. Dobrze, dalej. Różanie co 20.30, standardowo transmitowany, naburzeństwo, uzdrowienie po Różańcu. Możecie w trakcie dotrzeć, albo wcześniej wyjechać, jeżeli musicie, ale zapraszam was właśnie, jeszcze raz powtarzam, do, zwłaszcza do budynku kościoła, kto może. W sobotę, słuchajcie, są msze święte przed południem, 8, 10, 12, z nauką rekolekcyjną. Nie będzie jakichś dodatkowych tutaj wystawień na świętego Sakramentu, będzie Eucharystia z nauką rekolekcyjną. Ehm. O 16.55 rozpoczęcie transmisji na żywo w sobotę. Najpierw Msza Święta, później Eucharystia, później konferencja 18.15, mniej więcej 18.30. Tu już nie będzie przerwy technicznej. Dalej będzie wystawienie o 19.00, wystawienie Najświętszego Sakramentu, modlitwa uwielbienia, Różanie co 20.30, nabożeństwo, uzdrowienie. Wszystko w opisie znajdziesz. Kto blisko mieszka i chciałby z dwóch nauk skorzystać, no to będzie też o 8, 10, 12 inna nauka niż na tej Eucharystii o 17. Więc z tego może skorzystacie. O ile macie blisko, bo może ktoś przyjedzie specjalnie do Krakowa, to, to, to możecie też korzystać. Tylko wtedy na dwóch szach. No, można być. Ważne, żebyście od 17 byli. Kto nie może w ty być w budynku kościoła, to... Proszę was, żebyście mszę świętą w swoim kościele parafialnym odbyli, nie online, tylko w budynku kościoła i przyszli już na konferencję od 18.15. Mam nadzieję, że to jest jasne. Tym bardziej w niedzielę, przechodzimy do niedzieli, no bo to obowiązek, prawda, żeby być w kościele wtedy, chyba że ktoś jest chory, no to wtedy online. Msze święte będą o godzinie 8, 9.30, 11, 12.30 w ten centrum, tak jak to zwykle jest. O 17.00 msza święta z nauką rekolekcyjnym Rekolekcyjną z udziałem duszpasterstwa osób niepełnosprawnych. Barka po tej Mszy Świętej niedzielnej jest konferencja 18.15, później wystawienie na świętego Sakramentu o 19.00. Nabożeństwo o uzdrowienie, to jest mała zmiana, i później o 20.00 kolejna Msza Święta. Nie ma różańca o 20.30. Na kanale będzie osobno prowadzone przez księdza Sebastiana. Będą dwa strumienie osobno puszczone właśnie w niedzielę. Tak jest w planie centrum Jana Pawła II tego kościoła, że jest miesza o 20.00, to jest nieprzesuwalne, dlatego możesz wybrać jedną z dwóch. Jeżeli chcesz uczestniczyć w niedzielę, to możesz już przyjechać na 17.00, nam się świętą, i być do 20.00. A jak ktoś na przykład nie chce być na 17.00, bo mecz finałowy, mistrzostw ogląda to, może przyjechać na konferencję już 18.15. Później będzie wystawienie Świętego Sakramentu. O 20.00 uczestniczyć we przy świętej. Na dole. Więc macie do wyboru co najmniej dwie. Jeżeli ktoś chce wcześniej wyjechać, bo w poniedziałek do pracy, no to już o 17.00 może być na, o, na mszy. O 20.00 kończy się właśnie modlitwa. Później jest kolejna Eucharystia. W sobotę, ale to tylko od soboty dotyczy, po nabożeństwie uzdrowienia, więc około 22, ja będę chciał indywidualnie nad wami się pomodlić w kościele. A chociaż krótko. Zobaczę ile osób będzie chętnych, więc jeżeli będzie dużo, to po prostu krótkie błogosławieństwo, nałożenie rąk. Jeżeli będzie mniej, to jeżeli będziecie mieli takie kartki, to pomodlę się również za wasze intencje. Mówię o sobocie po 22. Indywidualne błogosławieństwo również tak chcę. Nad wami się pomodlić. Jak, jak tam upadnę? No, do upadłego. Chcę się nad wami pomodlić po prostu. Tak, co jest jeszcze ważne, co chcę, żebyście wiedzieli, jak uczestniczyć online. Jak uczestniczyć online? Spróbujcie się wyciszyć, spróbujcie pamiętać, że to jest walka duchowa że będzie wam wiele rzeczy przeszkadzać, yy, nagle ten mecz stanie się jakoś tak strasznie ważny, ten finałowy i półfinałowy, czy baraże, czy jak to się tam nazywa, nagle zacznie być głośno, nagle zaczniecie wszystko drażnić, uwaga, nastaw się na walkę, spróbuj się wyciszyć, odłożyć pewne rzeczy, żeby ten czas rekolekcji przeżyć od początku do końca, żeby nie dać się diabłu wynęcić z tych rekolekcji jakimiś pokusami, Albo ten, ten mecz to jest taki ważniejszy, prawda? Albo straszący mnie, nie dam rady, co tam będę jechał, prawda? Śnieg jest, coś tam, coś tam. Prawda? Zimno będzie. Uwaga, uwaga. Spróbujcie coś wycierpieć dla Pana Jezusa i jakoś może nawet się wymarznąć, nie wiem, w czasie trasy czy cokolwiek podobnego. Więc spróbuj. O, o ile to tak rozeznacie, że to tak ma być, bo część z was pewnie uczestniczyła, nie wiem, w rekolekcjach w parafialnych bardzo dobrze a, a tutaj nie wiem chcecie uzupełnić po prostu konferencję posłuchać też tak można ale kto chce w pełni uczestniczyć w rekolekcjach to pamiętajcie że czeka was walka duchowa że nagle wszystko takie atrakcyjne wszystko ważne e, nagle głodny jest człowiek i nie może tutaj uczestniczyć w konferencji bo jest głodny normalne to nastawcie się na taką walkę duchową e, że nagle jakieś kłótnie w małżeństwie że te auto nie chce odpalić spróbujcie pokonać wszystkie te trudności i, I po prostu nastawić się. To jest czas łaski, to jest czas wyciszenia, to jest czas przemyślenia pewnych rzeczy, wsłuchania się w to, co Pan Bóg mi podpowiada, i odpowiedzi na pytanie: po co mi to wszystko? Po co to wszystko w moim życiu? Jak to poukładać na nowo? Tak. To chyba najważniejsze rzeczy. Jeszcze raz Was proszę: zabierzcie kogoś ze sobą. Ogromny kościół, 1500 czy 1700 miejsc siedzących. Zaraz tutaj diabeł będzie was straszył. Nie będzie miejsca, to za dużo ludzi, coś tam, coś tam. Uwaga, spróbujcie przezwyciężyć, wziąć kogoś ze, ze sobą i po prostu przyjść, czy to online, czy to w budynku e, kościoła w Krakowie. Więcej informacji jeszcze raz w opisie. E, sprawdźcie też komentarze. Dajcie znać, czy będziecie. Dajcie łapkę w górę dla zasięgu, żeby to się rozniosło, również inni się dowiedzieli. Prześlij komuś, kogo chcesz zachęcić do tych rekolekcji, może się przekona. Ja mam tak wiele nadziei co do tego czasu: czasu łaski, czasu spotkania z Bogiem, czasu głoszenia z mocą, otwierania serca, że nagrałem ten film, by Was zachęcić. No, zaczynamy. Zaczynamy. Nie lenimy się, walczymy. Nie lenimy się, modlimy się. I mam nadzieję, że to właśnie będzie Waszym udziałem. Niżej, jeżeli to Ci pomoże, jesteś pierwszy raz, jeszcze nie subskrybujesz kanału, włącz powiadomienie, żebyś nie, nie omijał y, tych ty, ty, ty właśnie nagrań, żeby, żeby nie zapomnieć. Y, rekolekcje adwentowe. Pamiętajcie też, że codziennie jest y, modlitwa na kanale o 15, o 20.30. Co najwyżej w niedzielę będzie trochę zakombinowane, że będą dwie transmisje: i ta Mszy Świętej z Krakowa, i ta. Z księdzem Sebastianem o 20.30, będzie różaniec. On prowadził. Trzymajcie się, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Więcej informacji, jeżeli nie znalazłeś opisu, znajdziesz na www.teobankologia.pl